już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Tego pokopać niezależnie od tego. Piotr Czarnynoga, radny sejmiku, jest naszym gościem. Witam ponownie, panie radny. Mówimy o smogu i o programie rządowym, który omija największe i najbardziej zanieczyszczone, co za tym idzie, miasta województwa śląskiego, tak? Nie, on nie omija. Nie sądzę, żeby no, tak największe, również najbardziej zanieczyszczone. Co więcej, miasta, które teoretycznie dostaną te pieniądze, skarżą się, że za bardzo nic nie wiedzą, jak to ma wyglądać. Rybnik gdzieś się znalazł na mapie prezentowanej przez premiera Morawieckiego, ale potem z programu wyleciał. No jakoś to chaotycznie strasznie wygląda. Nie widzę w tym żadnego chaosu. Widzę w tym natomiast dużą niecierpliwość i dużą chęć za wszelką cenę... A to wina Tuska, przypomnijmy, panie radny. Nie, zawsze nie. Tu trochę nie bądźmy aż tacy ironiczni. Ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli my w trzecim, czwartym dniu od ogłoszenia programu domagamy się wszystkich szczegółów, no to nie jest, to jest nierealistyczne. To jest program pilotażowy, to jest program, który jest dopiero przygotowywany, my znamy ogólne zasady i tak jak pan, tak jak ja, my musimy czekać na efekty wdrożenia tego programu w życie, no a potem przyjdzie czas na krytykę. Jeżeli my już u samego progu, u samego startu jesteśmy nastawieni zdecydowanie na krytykowanie, to oczywiście, że tak można, ale dajemy dowód, że smog jest pięknym instrumentem w walce wyborczej. Panie radny, myślałem, kolejna sprawa, myślałem o tym, że w dzisiejszych czasach spis się nie odchodzi, a tu proszę, Tadeusz Gruszka, były wasz senator, ostatnio radny, opuścił najpierw partię, a potem klub PiS w sejmiku. No nie jest to nic nowego przed wyborami, których charakter jest samorządowy. Ja przypomnę, że to te wybory, które są przed nami, to nie są wybory o charakterze politycznym, to nie są wybory do Sejmu, do Senatu, to są wybory samorządowe, gdzie od wielu lat jest dobra tradycja, że samorząd jednak nie do końca jest spolityzowany i oby tak zostało jak najdłużej, bo niestety dzisiaj polityka, partie kojarzą się niestety, z przykrością muszę to powiedzieć, z kłótniami, z takim nastawieniem. I pana to nie uwiera, pana członka Prawa i Sprawiedliwości? Nie zrozumiałem pytania. Czy pana to nie uwiera, członka partii? Nie, to przede wszystkim uwiera jako samorządowca. Ja w 28 roku swojej działalności publicznej jestem przede wszystkim samorządowcem, mnie to bardzo boli. No i z tego powodu myślę, że przed wyborami samorządowymi, no jest niedługo, będziemy świadkami wielu takich odejść i to z wszystkich partii, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości. Radny Gruszka jednakowoż mówi, że zdobywa się na pewną szczerość, mówi, że Prawo i Sprawiedliwość w obecnej kadencji sejmiku nie zajmowało się niczym konstruktywnym poza prowadzeniem wojenek z marszałkiem Saługą i rządzącą koalicją. Co pan o tym sądzi? Ja tego nie słyszałem osobiście od pana radnego Gruszki. Tak powiedział na tej antenie. No to już jest jego prawo do takiej oceny. Jeśli tak powiedział, to się myli. Przytacza przykład chociażby pamiętnej wojny o odwołanie marszałka, która właściwie niczym pozytywnym, niczym konkretnym też nie poskutkowała, natomiast traciła, było to tracenie czasu, energii. Niczym konkretnym nie może poskutkować żadna dyskusja o odwołaniu marszałka, dlatego że w 45-osobowym sejmiku mamy egzotyczną koalicję tylko po to, żeby utrzymać władzę. 29 głosów, kiedy większość do rządzenia skutecznego potrzeba zwykłej większości 23 głosów. Także ta przewaga daje duży komfort marszałkowi, ale w próbach odwołania marszałka i zapewne będą następne takie próby, no bardzo ważne jest... Przed wyborami jeszcze? No to życie pokaże. No, zapewne przed wyborami. Myślę, że taką próbą będzie dyskusja o absolutorium. To absolutorium, tak jak w ubiegłym roku, także tak jak w tym roku, zapowiada się okropnie. Wykonanie budżetu zarówno za rok 2016, jak i 2017. Mam rozumieć, że będziecie znowu próbowali odwołać marszałka Saługę? Nie, tego typu działania są zapisane w ustawie. Jest przecież automat taki w ustawie zapisany, że nieudzielenie absolutorium równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie marszałka. Jestem przekonany, że jak radni przeczytają sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. Wszystkie wskaźniki pokazują, że będzie równie złe jak w ubiegłym roku, a tam wykonanie budżetu po stronie wydatków było rzędu 75%. No tutaj każdy samorządowiec miałby olbrzymie kłopoty i gdyby nie miał takiej politycznej przewagi jak pan marszałek Saługa, no to byłby już dawno odwołany. Panie
marszałku, prezesie, panie radny, to wszystko przed panem jeszcze. No, dlaczego mieszkańcy województwa śląskiego mieliby jesienią, to już za kilka miesięcy, głosować właśnie na was, na PiS, a nie na, jak to pan powiedział, przedstawicieli egzotycznej koalicji PO, PSL czy RAŚ? No myślę, że najwyższa pora i myślę, że do mieszkańców województwa śląskiego ten fakt dotarł przez 12 lat rządów Platformy w różnych koalicjach, w tej chwili rzeczywiście w dość egzotycznej. Trzeba odebrać samorządowi województwa, trzeba ten cały samorząd województwa odebrać z rąk partyjnych i zakończyć też taki na naszych oczach uprawiany proceder wykorzystywania wielu jednostek samorządu wojewódzkiego i wykorzystywania ich jako łupu politycznego. My musimy odzyskać samorząd województwa dla samorządu jako takiego i zacząć zmierzać się z tymi wyzwaniami. Naprawdę pan w to wierzy, patrząc na to, co dzieje się też od strony kadrowej w tej wielkiej polityce po zwycięstwie PiS? Ja oczywiście w to wierzę. PiS jest nakierowany na samorząd. Dał tego dowód w przypadku województwa śląskiego, powołując w niekorzystnych uwarunkowaniach politycznych, powołując metropolię. Gdyby PiS chciał patrzeć na problemy województwa śląskiego stricte politycznie, tak jak robi to Platforma, to na pewno nie przyjąłby ustawy metropolitalnej, a jakby ją przyjął, to metropolia nie powstałaby na naszych oczach, tylko powstałaby po wyborach. To ma pan taki, macie państwo, słuchacze, taki bardzo przekonywający dowód na to, że w PiSie jednak potrafimy myśleć samorządowo. Panie radny, to a propos metropolii, ewentualna wygrana PiS w sejmiku będzie krokiem do odzyskania przez PiS władzy w metropolii? Odzyskania, właściwie przejęcia, ale odzyskania metropolii jako takiej. Nie ma takiego mechanizmu, w którym samorząd województwa śląskiego wpływa bezpośrednio na wybór władz metropolii. Jak państwo znacie... Bezpośredniego nie, ale pośrednie na pewno istnieją. Tak, pewno istnieją, wie pan, bo to było widać teraz przy tych wyborach, kiedy marszałek Saługa niekonstytucyjnie, bo niezgodnie z tym, co ja mówię, czyli niezgodnie z ustawą o metropolii, bardzo silnie wpłynął na wybór władz metropolii, ale jeszcze raz powtórzę... W jaki sposób, panie radny, wpłynął marszałek Saługa? No, my to wszystko wiemy i tego nie trzeba powtarzać. Władze metropolii są wybrane w dużej mierze według kryterium partyjnego i my na pewno takiego kryterium nie będziemy stosowali. Ale to przecież prezydenci wybrali władze metropolii. Ci partyjni prezydenci, przecież to mniejszość w zgromadzeniu. No to jest, to metropolia, powstając na naszych oczach, 41 wójtów, burmistrzów i prezydentów, bo są tam też przecież małe miasta, no dało się zwieść tej grupie, która no w sposób taki dosyć polityczny i dosyć partyjny podeszła do tych wyborów. Myślę, że tutaj jest jakaś nadzieja na zmianę we władzach metropolii. A ta zmiana jest konieczna, pańskim zdaniem, patrząc na merytoryczne aspekty funkcjonowania związku? Myślę, że ta zmiana jest konieczna i że ta zmiana nadejdzie, ale nie według takich mechanizmów, o które pan tutaj... A dlaczego ona jest konieczna według pana? No, ona jest konieczna dlatego, że z tych pierwszych miesięcy, które upłynęły od czasu powstania metropolii, ja nie dostrzegam żadnego konkretnego działania władz metropolii. Ja nie dostrzegam żadnych sensownych kierunków współpracy przede wszystkim z administracją rządową, bo tam trzeba szukać dużych pieniędzy. To chwileczkę, a integracja transportu, jeden bilet, darmowe przejazdy dla dzieci i fundusz Solidarności na przykład, to nie są realne przedsięwzięcia? Oczywiście, że nie. Bilet wspólny miał być już 20 lat temu. Zresztą ale nie było. Zapisano, był to cel metropolii właśnie, utworzenia metropolii. Nie, to nie był cel metropolii. Celem metropolii to jest taki główny, żebyśmy odrobili wieloletnie zaniedbania w rozwoju tutaj Górnego Śląska, tych wszystkich miast, które tworzą centrum Górnego Śląska wokół Katowic. I ten cel jest europejski albo taki ogólnopolski, żebyśmy wyrównali szanse w lidze polskiej, na przykład po sąsiedzku patrząc na metropolię, bez używania może takiej nazwy, wrocławską i krakowską. I wspólny bilet, który 12 lat temu, kiedy powstała idea w oparciu o środki europejskie, tak zwanego ŚKUP-u, czyli Śląskie Karty Usług Publicznych, to są rzeczy elementarne. Zapisany jest transport, w ustawie zapisane jest planowanie przestrzenne i promocja. To są zadania, które rząd pańskiej partii
w tej ustawie zapisał. Proszę państwa, ale transport to są naprawdę poważne problemy. Na przykład połączenie kolejowe Pyrzowice-Katowice, na przykład zlikwidowanie konkurencji kolei śląskiej z transportem autobusowym, na przykład centra przesiadkowe. Jak państwo z Bierunia i z innych miejsc chcecie wjechać do Katowic autobusem, to będziecie się musieli przesiąść w Zawodziu, w centrum przesiadkowym, które powstało nie dla dobra pasażera. Ale to nie metropolia je budowała, panie radny. No, ale metropolia właśnie ma takie zadania, żeby te absurdy zlikwidować. Ale istnieje od 2 miesięcy, a pan już mówi, że nic się nie udało. No, udaje się dużo. No, udaje się dużo w sferze właśnie reklamy, w sferze medialnej. Natomiast patrząc na konkretne działania, a oprócz transportu jest wiele innych, no to ja nie dostrzegam takich. Mówi pan o tym, panie radny, że nie ma współpracy z rządem, tak? Ze strony metropolii. Umowa na 300 autobusów elektrycznych dla metropolii, minister, wicepremier Gowin sam chwalił się taką inicjatywą, podpisaniem tejże umowy. Premier Morawiecki zaczyna traktować metropolię jako pewnego partnera w realizacji dużych, innowacyjnych przedsięwzięć. Przykładem może być projekt wodorowy z JSW. To nie są przykłady partnerstwa, współpracy metropolii z rządem? To jest wszystko za mało. Ja mam nadzieję, że ja się mylę. Ja mam ale nadzieję, metropolia istnieje od 2 miesięcy, panie Nie, radny. Ona istnieje trochę wcześniej, dlatego że jednak patrząc formalnie, to jest już pół roku przygotowań wcześniejszych. No tak, ale bez budżetu, bez pieniędzy, bez trochę pan zapomina, trochę pan zapomina, że w roku ubiegłym też metropolia miała 100 milionów budżetu. Ten większy budżet zbliżający się do 400 milionów to jest rzeczywiście dopiero w roku 2018. Nie miała 100 milionów, panie radny. Ale, to było kilka milionów. No nie, to było znacznie więcej pieniędzy. To było kilka milionów złotych. Proszę państwa, nie jest problem w przegadywaniu się i nie jest problem też w tym, żebyśmy dużą część tego budżetu, tak jak zwrócił na to uwagę pan wiceminister Michał Wójcik, wydawali na właśnie reklamowanie osiągnięć, które de facto niczego pasażerowi i mieszkańcowi Śląska na dzień dzisiejszy jeszcze nie przynoszą. To są niewątpliwe osiągnięcia metropolii. Ale to jest zapisane zadanie w ustawie. Promocja metropolii. Tak, ale próbować się można dobrą pracą i rozwiązywaniem faktycznych problemów. Tak jak powiedziałem, te nieszczęsne centra przesiadkowe, konkurencja kolei. No, pojedźmy do Krakowa, na lotnisko w Balicach. Ja parę miesięcy temu stałem tam z radnymi, moimi kolegami z Platformy i z SLD. Było nam wszystkim głupio, że Kraków błyskawicznie rozwiązał problem elementarny, konieczny problem połączenia lotniska w Balicach z centrum Krakowa. No kiedy my się doczekamy takiego połączenia? Oczekuję na tego typu efekty pracy metropolii. W tym roku jeszcze mają ruszać, to powiem tylko na usprawiedliwienie tejże metropolii, że w tym roku mają ruszać połączenia autobusowe z najważniejszych miast województwa śląskiego do lotniska właśnie w Pyrzowicach. To jest to na pewno jakiś drobny krok w tą stronę, ale przecież nie o tym mówimy. Ja mówię o połączeniu szybkim kolejowym, a pan ciągle wraca do tego, co w zasadzie już mamy, bo tą komunikację autobusową w lepszym czy gorszym wydaniu to my już mamy od lat. Na lotnisko? PKM Katowice co parę godzin drogie i rzadkie przejazdy. Ale są prywatni przewoźnicy. No jeździmy tam jednak głównie swoimi samochodami. No właśnie, i to i tak zostanie. Piotr Czarnynoga, radny sejmiku Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia.